Siema, witam wszystkich serdecznie. 9.19, patch przed nami. Jestem trochę spóźniony z patch notkami, bo niestety taki dzień wyszedł, więc nie są punktualnie o 20, ale jedziemy z nowym patchem, dużo kontentu jak zwykle, więc nie będę gadał więcej. Jedziemy od razu do mięsa, czyli do tego, co jest w tym patchu. Najnowszy dodatek do puli jednostek to Kai'Sa, która jest Voidem, Asasynem i Rangerem naraz. Pierwsza jednostka, która jest Asasynem i Rangerem naraz, jest oprócz tego tier 5, czyli oczywiście najdroższą jednostką w grze. I co o niej możemy powiedzieć? Generalnie jest słaba. Chyba że gracie Voidami lub położycie na niej przedmioty, które zutylizują jej attack speed. Czyli głównie patrzę tutaj na Giant Slayera, o którym zaraz powiemy coś. W ogóle to jeszcze będzie dodatkowy filmik na temat samych nowych itemów, bo to jest kompletnie nowy temat też. Sama Kai'Sa generalnie jest ciężko nią zagrać, tak jak na przykład Yasuo, który prawie że pasuje do wszystkich kompozycji. Można go po prostu włożyć i on działa. Kai'Sa niestety z racji tego, że jest asasynem, często lata po planszy, bo jej ultimate przeteleportowuje ją do najdalszej jednostki i prawie że w ogóle nie zadaje damage'u, chyba że zadaje true damage z Voida lub ma na przykład Giant Slayera, to generalnie nie robi za dużo damage'u. Pamiętacie, że może być też oczywiście asasynem, ale generalnie Kai'Sa wymaga kompozycji, która ją zutylizuje, lub itemów, które ją zutylizują. Ale jeśli chodzi o granie na przykład czterema rangerami, może ona bardzo łatwo zastąpić Vayne. Więc jest to naprawdę świetny dodatek do rangerów, gdzie zwykle tą Vayne czasami się nawet nie grało. Tylko się po prostu grało trzema rangerami albo dwoma, bo po prostu nie dało się grać Vayne. W tej chwili Vayne jest świetnym transportem itemów do Kai'Sy, więc można spokojnie wkładać sobie itemy na Vayne, które wiesz, że będziesz potem chciał przekazać na Kai'Sę. Więc jest taki plan, jest taka możliwość. Ogólnie zmienia to dużo, dużo, jeśli chodzi o koncepcję grania rangerami. Więc ogólnie bardzo mi się podoba ta jednostka. Fajnie, że można tak zakombinować. Nie jest prosto do grania. Wymaga trochę pomyślunku i wymaga planowania, a nie tylko po prostu dajesz tier 5 jednostkę na stół i działa. Więc fajna. Mi się bardzo podoba. Macie ją też na grafice tutaj na tle. No, jest fajna jednostka. To oprócz tego to tyle. Więc jedziemy dalej. Co się zmieniło? Dodano, słuchajcie, tu jest naprawdę materiał, to jest materiał na następny film, jeśli chodzi o nowe itemy, bo dodano nowy komponent, czyli Sparring Gloves, które dają plus 10% szans na krytyki i 10% szans na dodge'a, czyli nawet jednostka, która nie jest Yordlem, ma w tym momencie szansę, żeby uniknąć autoataku. Jest to 10% w przypadku z samym jednym tym komponentem, czyli z rękawiczkami. I połączenie teraz... Są kompletnie nowe rzeczy. Nie ma już Sword of the Divine, czyli łuk z mieczem już nie daje Sword of the Divine, tego przedmiotu w ogóle nie ma. A teraz są nowe kompozycje, na przykład Infinity Edge już się nie robi miecz, tylko przez kompozycję właśnie Sparring Gloves i BF Sword. I oprócz tego daje 150% Critical Strike'a, a nie 200%, tak jak przedtem, bo musicie pamiętać, że tak naprawdę dodaje jeszcze 10% szans do krytyka sam przedmiot. Więc to też jest duża różnica. Aha, no i jest jeszcze jedna sprawa. Sparring Gloves, jak się kombinuje z innym itemem, to jest to wtedy rozpatrywane jako item ofensywny lub defensywny, więc bazowa ta szansa na krytyka albo na dodge'a jest zmieniana. Jeśli to jest ofensywny item, to w tym momencie takie na przykład Infinity Edge daje 20% szans na krytyki, a nie 10%. A jeśli na przykład ten przedmiot jest defensywny, czyli tak jak na przykład Chainmail i Glovesy dają Iceborne Gauntlet, to daje on 20% na dodge'a, a nie daje nic na krytyka. Więc generalnie jeśli chodzi o te przedmioty, mówię, poświęcimy na to kompletnie nowy filmik, bo tu na temat każdego tego przedmiotu będzie dużo bardzo do powiedzenia, ale co wam teraz na szybko powiem, to tak. Repeating X-Bow, nie używajcie tego. Do dupy. Za przeproszeniem. Przedmiot się nie sprawdzi, a dlaczego? To wam wytłumaczę w tym drugim filmiku, ale generalnie tego przedmiotu nie budujcie. Jeśli chodzi o przedmioty, które ja priorytetyzuję, jeśli chodzi o sprawdzanie właśnie nowego przedmiotu, to tak, Jeweled Gauntlet jest bardzo dobry. Zmienia w tym momencie spele tak, że mogą robić krytyki, więc takie postacie jak na przykład Anivia, Brand, Kennen świetnie do tego pasują, albo Swain na przykład. A bardzo dobrym przedmiotem jest Iceborne Gauntlet, który jest taką inną wersją trochę Frozenhearta. A oprócz tego, moim zdaniem, najlepszym przedmiotem buduje się z dwóch rękawiczek, czyli Thief's Glove. Na początku rundy ten przedmiot daje ci nowe przedmioty. To jest w ogóle czad. Też odpowiem dokładnie, na jakiej zasadzie to działa, bo jest tam dużo kombinacji,
I naprawdę sparring, ten Thief's Glove jest super. Jest to jedyny przedmiot, który także daje 20% krytyka i 20% dodge'a, bo jest zbudowany z dwóch glovesów. Więc oprócz tego daje naprawdę fajną bazową, bazowe stacje dla jakiejś postaci. Postaci, na przykład, która się opiera na krytykach, na przykład Akali, świetnie się sprawdza z Thief's Glove. No i oczywiście totalnie nowy czat, czyli Mittens, Spatula i Glovesy zmienia jednego z czempionów w Yordla. Czyli nie dość, zobaczcie to. Mittensy daje 10 na kryta, 10 na dodża, a oprócz tego postać się zmienia w Yordla. Więc jak masz 3 Yordle, to jest 30% na dodża, plus te 10%, czy ma 40% szans na dodża. Jedną z lepszych w tym momencie postaci, które możesz to wrzucić, to są jakieś smoki, bo dostają z bazy Magic Resista, do tego dostają jeszcze dodża na autoataki, więc jest je mega ciężko zabić. O tym pamiętajcie. Ale tak jak mówiłem, poświęcimy na to kompletnie nowy filmik, bo tu będzie dużo, dużo materiału. Dużo materiału, chętnie wam o tym wszystkim opowiem, bo testowałem sporo na PBE i dużo wiem. Ale jedziemy dalej. Nowe przedmioty, które też później opiszemy, ale teraz Sword i Sword, czyli BF i BF dają Deathblade'a, który na killu albo na asyście stakuje 15 AD na postaci i można to zrobić w nieskończoność. Znaczy, no dobra, tyle ile z postaci, tak? Bo pamiętajcie, że jeśli kogoś zabijecie, kto ma GA, no to nie dostajecie staka. Generalnie fajny przedmiot na postaciach, które utylizują AD, ale nie zawsze się oczywiście opłaca to budować. No i mój osobisty faworyt, czyli Giant Slayer, który ma starą kompozycję Sword of the Divine, czyli BF i Bow. Na hicie z ataku, z autoataku zadaje dodatkowe 5% max HP przeciwnika jako true damage. To jest absolutna rzeźnia. Sprawdza się prawie to w każdej kombinacji, jeśli chodzi o kompozycję, ale oczywiście najlepiej utylizowane jest przez Rangerów i przez Gunslingerów i przez Blademasterów. To zadaje naprawdę ogromne ilości obrażeń. Zanalizuję to także w tym kolejnym filmiku, ale powiem wam tyle. Giant Slayer bardzo możliwe, że będzie do nerfa. Przynajmniej ja tak uważam, że w tej chwili jest o wiele za mocny. A teraz jedna z największych zmian. Aha, jeszcze chodzi o przedmioty. W racji tego, że dodano tyle nowych przedmiotów do gry, to pamiętajcie, że już nie będzie to łatwo forsować jakieś buildy ze względu na brak przedmiotów i trzeba będzie więcej improwizować, co mi się osobiście bardzo podoba. Teraz kolejna bardzo, bardzo duża zmiana, czyli zmiany w obrażeniach zadawane do graczy przez postaci. Mega ważna zmiana dla całej gry. Zmienia ekonomię, zmienia pacing, zmienia w taki sposób tempo się gry rozgrywa. I jak to wygląda? Tier 2 jednogwiazdkowa postać w tym momencie zadaje 1 damage'u, a nie 2. 50% mniej. Tier 2 dwustarowa jednostka, czyli takie, powiedziałbym, najczęstsze unity, które spotkasz na różnych kompozycjach, czyli na przykład Jace w Shapeshifterach, czy na przykład Varus, albo kto tam jeszcze mamy, z Lucian, będą zadawały 2 obrażenia, a nie 3. Jednokosztowe 3 gwiazdki będą zadawały 3, a nie 4. To akurat się rzadziej zdarza. Ale jedną z najważniejszych zmian jest tutaj. W sumie najważniejsze to było to. Ale generalnie mniej damage'u. Wszystkie te jednostki, które tutaj widzicie, zadają, co zmienia bardzo mocno pacing. Najważniejsze te zmiany są tutaj, bo to sprawia, że w early game dostaje się mniej damage'u, zdecydowanie mniej damage'u. Przez co o wiele łatwiej zagrać po tak zwaną karuzelę na początku gry, czyli dostać trochę obrażeń, żeby wybrać sobie dla siebie bardziej pasujący przedmiot. No i oprócz tego nie trzeba się tak przejmować, jak ma się gorsze rozdanie na początku gry, bo nie dostaniesz tylu obrażeń, żeby nie można było się odbić z powrotem. Mega dobra zmiana, osobiście mi się bardzo podoba, ale także wraz z inflacją golda, który mamy w tym patchu, sprawia, że wydaje mi się, że o wiele łatwiej budować trzygwiazdkowe unity. I bardzo dużo ludzi hyperroluje na 5 levelu, żeby uzbierać na przykład złote tier 2 jednostki. Więc to może nie do końca mi się podoba, takie hyperrolowanie. Nie do końca jestem fanem, ale generalnie uważam, że zmiany są w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o lootboxy, to w tej chwili średnia ilość golda została pomniejszona. Powiem wam szczerze, nie czuję tego aż tak bardzo. Ciągle tego złota jest bardzo dużo. Czasami się nawet zdarza, że słuchajcie, w pierwszej rundzie możesz dostać 10 złota. Raz mi się to zdarzyło, ale jest to dosyć ciekawa sytuacja. Ale generalnie takie moje odczucie po graniu przez 6 dni na PBE, 6 albo 5, nie pamiętam już, ale grałem naprawdę mnóstwo godzin na PBE na tym patchu i
wydaje mi się, że moje takie, że tak powiem, subiektywna moja opinia jest taka, że to, co się w tej chwili wypada z lootboxów, jest naprawdę super. Prawie nigdy się nie czuję pokrzywdzony, zawsze mam jakieś przedmioty i gold też pomaga. Mogą wypaść w ogóle postaci, które też w tym momencie traktujesz tak jak naprawdę jak gold, więc jest naprawdę spoko. Mega, mega, mega duża poprawa, jeśli chodzi o właśnie ten mechanizm lootowania w całym TFT, więc bardzo się cieszę, że to zrobione. Najważniejszą zmianą jest taką, że nie można już dostać tier 4 na początku gry, to wiecie, czasami się zdarza, że ktoś dostawał na przykład Jinx albo Dravena i pozamiatane. Teraz już nie można, najwyższym tierem jest tier 3, przynajmniej na początku gry, później można dostać tier 4. Oprócz tego także podwyższono lekko szansę, żeby dostać przedmiot Nikos Help, czyli ten do kopiowania postaci. Pamiętajcie, jego raczej się zachowuje po to, żeby zrobić sobie tier 2, przepraszam, tier 4 dwugwiazdkową postać lub Silver jakąś dwugwiazdkową postać z tieru 5. Bo wiadomo, jest to mega, o wiele, mega ułatwienie. Ale też jest to duże ułatwienie do zrobienia właśnie jakichś 3 starów, na przykład z tier 3. Generalnie fajny dodatek, a często pomaga taki Joker po prostu. Jeśli chodzi o zmiany w traitach, to też jest dużo zmian. Dragony w tej chwili, smoki, dostały zredukowaną MRA, Magic Reduction, i w tym momencie z 83% jest to na 75%, i to także aplikuje się do przedmiotu Dragon's Claw. Czyli ogólnie nie ma już aż takiej wielkiej odporności na magię. Smoki zdecydowanie o wiele łatwiej zabić magią, ale ciągle jest bardzo ciężko. No bo jednak 75% no to nie jest sobie tak po prostu, wiecie, w oponkę dmuchnąć i zdmuchnąć ich z planszy. A co ciekawe, jak się stakowało Dragon Claw'a na Dragonie przy starych stacach, dodawało to 97% redukcji magii. W tym momencie, kiedy obniżono to 8%, to na... Ciężko mi stwierdzić, jaki teraz dokładnie jest jaki dokładnie jest teraz ten stack, ale myślę, że coś koło 85% zapewne. A, tak bym strzelał. W sumie zapytam się devsów i zobaczymy, co mi odpowiedzą. Ale strzelam, że 85%, dlaczego zostawię w komentarzu informację, czy się myliłem, czy nie. Albo o jak bardzo się myliłem. Malutki nerf na glacjalach. Czy nerf, nie nerf. Już wam tłumaczę dlaczego. W tej chwili stan jest zredukowany z 2 sekund na 1,5 sekundy. To jest duży nerw, o 25%, jednak krótszy stan. Ale tak naprawdę jest dosyć duży boost, że tak powiem, na 4 glacjalach i no na 6 oczywiście, o 3% i o 5%. Przy 2 glacjalach myślę, że to bardzo dobra zmiana, bo 2 glacjale prawie że wszędzie można wcisnąć łatwiutko i 2 sekundy stana przy 20%owym przy 20% szansie zaistnienia takiego hita, no to jednak było dosyć OP. W tej chwili 1,5 sekundy łatwiej przeżyć, a jednocześnie jak ktoś idzie w glacjale, to poprzez zwiększenie szansy na sprokowanie tego stana, no to się tak naprawdę jest łatwiej kogoś zamknąć w permanentnych stanach, niż jakby stan trwał 2 sekundy. Szczególnie jeśli na przykład chodzi nam o jednostki, które mają bardzo wysoki attack speed, a w tej chwili nawet Anivia ma bardzo wysoki attack speed. O czym poniżej, ale to do tego jeszcze dojdziemy. Więc generalnie nerf na 2 glacjali, buff na 4 i 6 glacjali. Moim zdaniem dobra zmiana. Teraz tak, mega duża zmiana kolejna, która buffuje Yordle strasznie. To znaczy RFC w tej chwili już nie daje możliwości nie misowania ataków. Czyli tak naprawdę RFC daje tylko i wyłącznie powiększenie zasięgu, no i oczywiście attack speed. I nic więcej. W tej chwili jedynym sposobem, żeby nie misować swoich autoataków, to posiadanie wildów, bo wildy w tej chwili, jak posiadasz 4 wildy w drużynie, to każda twoja postać ma tak naprawdę wbudowany ten efekt dawny z RFC, czyli nie misują. Czyli wildy to jest taka kontra na Yordle. A w tym momencie Yordle mają także troszkę nerfa na szansę, bo 3 Yordle to 30%, a nie 35%. Pamiętajcie za to, że glowsy także dodają dodatkowe te szanse na dodża. A potem mamy także możliwość zrobienia w ogóle 9 Yordli i to jest 90%, ale to pamiętajcie, żeby mieć 9 Yordli, to musicie mieć 3 przedmioty ze szpatuli, więc nie jest tak łatwo. Dalej, co mamy? Zreworkowano Voidy, dobra zmiana, bo jak wiecie, Kassassin no dosyć mocno warpował metę, a w tej chwili już tak mocny nie jest, ciągle da się grać Voidami, ale działają teraz tak jak Imperiale, czyli jak macie 2 Voidów, to jeden z nich ma true damage na tą walkę, a jeśli macie 4 voidy, no to w tym momencie
a wszyscy zadają true damage. Co jest generalnie moim zdaniem dobrą zmianą, a także łatwiej grać w tym momencie dwoma voidami, czyli na przykład Kai'Sa Cho'Gath, albo Kassadin Cho'Gath, albo Rek'Sai Cho'Gath i któryś z nich dostanie true damage, więc to jest całkiem spoko. Inne zmiany, asasyni dostali małego nerfa na krytyki, z racji tego, że w tej chwili o wiele łatwiej dać im dodatkowe krytyki z gauntletów, czyli nowego przedmiotu. Więc to tak naprawdę dużo, dużo nie zmienia. Wiadomo, że można zrobić 9 asasynów, no ale to ciężko zrobić. Generalnie teraz tak, oprócz tego mamy buff na ninja. Przy 4 ninjach jest oczywiście ten buff, a nie przy 5. Zamiast 70 AD i AP jest to w tej chwili 80 AD i AP. Ale także trzeba zapamiętać, że Akali dostała dosyć dużego buffa, więc granie 4 ninjami jest moim zdaniem nawet dobrym pomysłem. Jeśli chodzi o Noble, leciutki buff na heala. Zamiast 25 na 30, Noble cały czas moim zdaniem są grywalne, nie jest to top tierowy trade, ale generalnie uważam, że jest to i tak dobra kompozycja. Szczególnie, że pamiętajcie, Noble dają także Magic Resist na całych drużynach, a w tej chwili wydaje mi się, że splaszowanie 3 Sorcererów z Aesolem na czele to będzie taka meta. Więc Noble powinny być ok na takie buildy, no chyba, że ktoś ma tam krytyki na spellach na tym Aesolu i on robi 1200 damage'a każdemu. To może być problem. No. Potem tak, Shapeshiftery dostały lekkiego nerfa na 6 Shapeshifterów o 20%. Jest to dobra zmiana, chociaż obecnie Shapeshifterzy i tak będą grani jako trójki, a nie jako szóstki raczej, bo święta trójca Shapeshifterów, czyli tak naprawdę Swain, Shyvana i Gnar, są ciągle mega grywalni, no ale pamiętajcie, że Swain tak naprawdę dopiero w late game zaczyna coś robić na srebrnym levelu, a nie na brązowym. Więc także nie opłaca się na nim stakować itemów, dopóki nie jest w late game srebrny. Rangerzy dostali nerfa na 2 rangerów, moim zdaniem bardzo dobra zmiana, bo spamowanie 2-3 rangerów generalnie w poprzedniej mecie było bardzo dobrym zagraniem, żeby uniknąć grania Vayne, bo to stracony slot tak naprawdę, więc w tej chwili to 5% mniej szanse na sprokowanie przy 2-3 rangerach, co jest moim zdaniem dobrą zmianą, żeby właśnie nie splaszować tak po prostu bez sensu tych rangerów, a przynajmniej troszkę ich znerfić. Oprócz tego są także zmiany w samych rangerach, ale o tym za chwilę. No i właśnie przechodzimy teraz do zmian na czempionach. Kassadin oprócz zmiany na voidach ma także dużą zmianę w swoich statsach. Jest w tej chwili mniej damage dealerem, a bardziej tankiem. O 10 zmniejszono jego AD. To jest ogromna zmiana. Ogromna zmiana, bo to się skaluje po prostu w całej kompozycji, więc Kassadin nie zadaje już takich obscenicznych ilości damage'u jak przed tym update'em. No i pamiętajcie, że RFC w tej chwili jest także znerfione, więc Kassadin moim zdaniem w tej chwili po prostu gra jako jednostka, żeby zrobić voidy, ale generalnie będą lepsze postaci, moim zdaniem, do grania Assassinem, Voidem niż Kassadin, na przykład Rek'Sai. Tak moim zdaniem jest. Albo Cho'Gath nawet. Attack Speed został także zredukowany do 55 zamiast 60, Armor za to zbuffowano 10, no i jego Mana Steel i Mana Shield Power został zwiększony z 20 do 25, z 40 do 50, z 60 do 75. Tak naprawdę w moim odczuciu Kassadin jest o wiele słabszy, nie jest już takim w ogóle też, przepustką do midgame'a, jak się go ma w pierwszych rozdaniach i nagle masz srebrnego Kassadina, stakujesz na nim itemy typu Rageblade, RFC, albo Match Resist i wygrywasz walki wszystkie na początku gry, bo jest taki przegięty. W tej chwili jest o wiele bardziej zbalansowany, ale powiem szczerze, troszkę czuję, że jest może nawet za słaby. No ale niestety tak wyszło, jak wyszło, za czym, co z tego wyniknie, czy będzie dostanie jakiegoś buffa może w przyszłości. Kolejny buff i to bardzo duży. Mordekaiser stał się mega grywalny. A to dlaczego? Przede wszystkim potrzebuje tyle samo manny, żeby użyć ulta, tylko że żeby zagrać drugi raz ulta, to już potrzebuje 150 manny zamiast 100. Pytanie tylko dlaczego? A no i odpowiedź jest na samej linijce. Bo jego damage jest po prostu okropnie wielki. Zobaczcie, ile on zadaje na srebrny Mordekaiser, zadaje 500 bazowego AP. To jest niesamowicie dużo. Jest naprawdę niesamowicie dużo. On jest takim instagibem trochę, szczególnie jeśli chodzi o splaszowanie sorcererów w kompozycjach, a w ogóle, że Knighti są mega grywalni. Oprócz tego Mordekaiser jest fantomem, to w tej chwili
Mordekaiser, moim zdaniem, z najgorszego Knighta stał się jednym z lepszych. Moim zdaniem o wiele lepszy od Garena na przykład. Więc polecam. Polecam. Pograć sobie Mordekaiserem, jest naprawdę spoko, a fajnie się też kombi z Kindredem, no i oczywiście Karthusem. Tristana dostała lekkiego buffa na jej damage'u z ulta, czyli z bombki. Jest to spoko zmiana, bo generalnie większość Tristan, jak się grało Tristanami, to najfajniej by było, jakby ją silencować, żeby nie rzucała ultów, bo po co tracić atak speeda. W tej chwili zadaje na tyle dużo damage'u, że już tak się nie czujesz źle, jak rzucasz bombę, ale ciągle jest to niestety troszkę, że tak powiem, taki feels bad moment, kiedy postać nie atakuje, a powinna. Zamiast tej bomby. Teraz tak, w tier 2 bardzo duży buff dla Blitzcranka. Blitzcrank ogólnie, brawlerzy, uważam, że są grywalni, ale raczej nie na coś najlepsi. Blitzcrank w tej chwili dostał 50 HP więcej. No i duża zmiana na jego spell damage'u. Słuchajcie, już nawet brązowy Blitzcrank jest teraz mega grywalny. Zdaje 250 obrażeń. Brązowy. Pamiętajcie, że on zaczyna grę z pełną maną, bo jest robotem. Więc przyciąga od razu kogoś i zadaje mu ponad 200 damage'a po Magic Resistie, oczywiście. A zanim się w ogóle walka zacznie. Brązowy. Jest naprawdę czad. A już nie mówię o tym, że dostał także buffa na srebrnym poziomie, gdzie zadaje 550. Jest świetnym kandydatem, żeby go splashować po prostu jako taki one-off, nawet bez drugiego brawlera, bo po co? Żeby po prostu inicjować fajnie walki, forsować przeciwnika do dziwnych ustawień na mapie, i fajnie się go splashuje z sorcererami. Więc Blitzcrank jest mega chat, moim zdaniem. Braum dostał nerfa na manę. Dosyć duży nerf, bym powiedział. No jednak nie będzie tak często spamował swoją tarczą. Ale ciągle jest wytrzymałym gościem. Arexai dostał nerfa na attack speed z 65 do 6. Do 60 raczej. Więc to dużo zmian w Voida generalnie. Ale i tak jest lepszym, moim zdaniem, Rek'Sai w tym momencie kandydatem na Assassina niż Kassadin. Jeśli chodzi o trzy kosztowe jednostki, no to Ashe dostała nerfa na manę na 125. Tak naprawdę, jak się domyślacie, to przez to, że można było na niej grać po prostu dwa Rage Blade'y i pani po prostu strzelała non-stop te ulty. Albo z Shojinem. Tak naprawdę Shojin w tej chwili dostał lekkiego buffa do ilości dawanej many, no bo daje większą ilość many z każdym atakiem. No ale ciągle jest to dosyć duży nerf. Ale nie zmienia to faktu, że Ashka jest mega mocnym rangerem. Teraz dosyć duży buff na Katarinie. Na damage'u w tej chwili zadaje 45 na bronzie. A pamiętacie, że ma także zwiększony od jakiegoś czasu swój attack damage po prostu, więc Katarina jako Imperial jest mega dobrym pickiem nawet na brązie, jeśli masz już Silvera na Dariusie, więc warto tym grać w early game'ie, moim zdaniem. Ma dosyć duży buff na spell damage'u już na srebrze, bo z 60 na 70 to się fajnie skaluje. I generalnie Katarina na srebrnym poziomie potrafi zmieść po prostu całe teamy w midgame'ie. Oczywiście gorzej, jak spotka 4 knightów albo 6, to już w ogóle nic nie robi. Ale jeśli dostanie Imperial buffa i ma na przykład item na krytyki, a potem oczywiście jakieś mana itemy, to jest potencjalnym carry do takiego późnego midgame'a. Na late game już się trochę nie wydala, ale jest to ciągle dosyć dobra postać, moim zdaniem. Szczególnie, że nawet moim zdaniem pogra po prostu jako srebrna postać z Seraphem i niczym więcej. I to wystarczy, moim zdaniem. To jest taki, powiedzmy, secondary carry, albo nawet jako trzecia opcja, tak naprawdę, bo wystarczy jeden przedmiot na nią zrzucić. Shyvana dostała nerfa na swój burn z 250 na 200 i z 370 na 300. Mega duży nerf. Połączenie także z nerfem na Magic Resist sprawia, że Shyvana jest o wiele słabsza, ale jednocześnie obecnej formie, że tak powiem, itemów, że można by je dać Yordla, no to się okazuje, że Shyvana jest ciągle mega mocna i by była za mocna, gdyby tych nerfów nie było. Więc w tym momencie uważam, że Shyvana jest chyba w dobrym miejscu, jeśli chodzi o ilości zadawanych obrażeń i ogólnie ich statsów. Veigar dostał lekkiego buffa na brązie o 50 damage'u i na srebrze dosyć masywnego o 100. Więc generalnie teraz nawet srebrny Veigar, jeśli atakuje, załóżmy, nie wiem, srebrną jednostkę, to potrafi zadać konkretny damage. Zwykle jest to około tam 550-510, tak mniej więcej po Magic Resistie. Więc naprawdę Veigar jest spoko. Ciągle oczywiście ciężko go złożyć na trzeciogwiazdkową postać. No, ale mi się na przykład dzisiaj udało i będzie na YouTubie. Vi dostała buffa na HP i dostała buffa na spell damage. Niewielkiego, ale zawsze. A Vi generalnie przez to, że Gunslingerzy teraz będą także fajni w mecie,
No to jest dobrym splashem jako taki jedyny brawler w drużynie, żeby po prostu odpalić Hextecha. Pamiętajcie, że teraz jest o wiele przedmiotów, o wiele więcej przedmiotów w kompozycjach, więc ten Hextech jest o wiele bardziej kuszący. Volibear dostał dosyć dużego buffa, ale nie zmienia to faktu, że no nie zagra się tak jak kiedyś Volibearem na carry, bo po prostu no nie wydala. Nie wydala. Starałem się na PBE to zrobić, ale naprawdę przez to, że on potrzebuje tyle many, żeby się transformować w tego wielkiego niedźwiedzia zgryzłego i już potem robić rzeźnię straszną, no nie ma, nie ma. Są po prostu lepsze jednostki, które potrafią zutylizować te same przedmioty o wiele szybciej od samego początku walki. Miałem świetny pomysł, żeby zrobić Volibeara na przykład z Giant Slayerem i to by było super. I owszem, jest to super, ale to on się musi przetransformować, a jemu się nie opłaca dawać po prostu itemów z maną. Więc no generalnie jest to Lipton. Jedyny chyba sposobem, żeby zagrać Volibearem carry, to granie TF-em w drużynie, żeby mu dał niebieską kartę. To chyba jedyny sposób, tak naprawdę, ale to raczej nie próbujcie takich rzeczy, bo to nie brzmi dobrze. Jeśli chodzi o czterokosztowe jednostki, Akali dostała takiego buffa, że jest rzeźnikiem absolutnym. Akali cały czas była dobra, ale teraz jest po prostu absolutny rzeźnik. Słuchajcie, o 15 fire rate'a to jest mega dużo, to jest bazowy attack speed. Bazowy. Z mega, mega dużo. Pamiętajcie, że jest asasynem i ma tylko 25 many. Więc poprzez zwiększenie jej attack speeda, także zwiększono generację jej many z ataków, więc szybciej robi ulty. Akali, moim zdaniem, z Thief's Gloves, albo z Seraphem, albo no z czymkolwiek. Akali jest naprawdę rzeźnik straszny, więc granie serną Akali, można ją prawie że splaszować w każdej kompozycji. Nawet jak się nie ma asasinów, ale jak ma się na przykład sorcererów, jest naprawdę mega mocna. Nar dostał nerfa o 50 na swoim bazowym HP, a także nerfa o 50-150 na swojej transformacji, co jest mega dużym nerfem, ale tak naprawdę potrzebnym, bo Gnar jest ciągle mega grywalny. Szczególnie, że dostał buffa teraz, jeśli chodzi o wildy. No a oprócz tego także buffa dostały Yordle w pewnym sensie, bo także można na nim stakować itemy z większą szansą na dodge'a. Więc efektywnie rzecz biorąc, jak mu stakujemy itemy z dodge'em, to się okazuje, że Gnar ma więcej HP niż miał przed nerfem. Bo efektywnie zwiększa mu się HP poprzez danie mu dodge'a. Bo jest to taka prewencja health'a, prewencja obrażeń, które po prostu tak naprawdę wchodzi na jedno i to samo, czyli po prostu masz więcej HP. Jinx dostała lekkiego buffa na attack speed, co jest spoko, Gunslingerzy no generalnie są mocni, uważam, szczególnie z Giant Slayerem, więc jest to jedna z takich kompozycji, która powróci teraz do łask. Kindred dostał buffa na attack speed, Kindred z Rageblade'em, by the way, to takie moje personalne odkrycie, bo kto by pomyślał, żeby dawać Rageblade'a na Kindred, ale naprawdę spoko, radzę wam spróbować. Szczególnie z coraz większą bazową fire rate, tym to się lepiej skaluje, ale dostała za to nerfa na ulta i to się nie dziwię, bo 4 i 5 sekund zazwyczaj to jest po prostu taka ilość czasu, że się nie dało zabić tych jednostek i czuję się, że jest krótszy ten ult, ale nie czuję się, żeby był za słaby. Kindred jest ciągle mega mocna. Sejuani w tej chwili dostała nerfa o 50 HP na bazie, no i na duracji stana przy srebrnej Sejuani o pół sekundy. Niewiele to zmienia. Znaczy ta duracja niewiele to zmienia, ale już problem jest przy tych 50 HP, szczególnie jeśli nie ma przedmiotów, albo nie grasz 4 knightów, no to ta Sejuani trochę się czuje papierowa, więc uważajcie. Jeśli chodzi o tier 5, no to tu są dwie mega, mega, mega duże zmiany. Obydwie jednostki, Anivia i MF, dostały zmianę, jeśli chodzi o ich sztuczną inteligencję. To znaczy, że w tej chwili będą targetowały jednostkę, która jest najdalej wysunięta od nich, co mega zmienia dużo dla Nivi, bo jest w tym momencie rewelacyjna przeciwko Rangerom na przykład, którzy są zestakowani zazwyczaj obok siebie, więc nie dość, że zadają ogromną ilość obrażeń, to zredukuje ich attack speed. Jest także mega dobry w tym momencie na Blade Masterów, bo zazwyczaj stargetuje Dravena. Jest także dobrze na Gunslingerów, no chyba, że stargetuje Luciana, to wtedy gorzej. A MFK po prostu w tym momencie zada wreszcie jakieś obrażenia ludziom, bo targetuje jedną jednostkę najdalej oddaną na mapie, więc będzie w stanie trafić większą ilość jednostek. Ale wracając teraz do Anivi, dostała buffa na healtha o 50, bardzo fajna zmiana. Dostała buffa, ale absolutnie jakiegoś szalonego na attack speed. To jest mega duży buff. 0,6 na 0,80. To jest mega duży buff. To jest
To jest o 33%. O 1/3 został zbuffowany jej attack speed, co generalnie buffuje także możliwość stanowania przez Glaciala, Anivi, tak? I zwiększa generację many. Dlatego też dostała w tej chwili nerfa na manę. To znaczy nerfa buffa, bo potrzebuje mniej many, żeby odpalić pierwszego ulta, ale potrzebuje potem więcej many, żeby odpalić kolejne ulty. Ale patrząc na to, ile ma attack speeda, to na niej się opłaca nawet teraz zagrać Rageblade'a, żeby coraz szybciej atakowała, coraz szybciej rzucała ulty, żeby je stakowała po prostu. No a oprócz tego w tej chwili po prostu też zadaje naprawdę dużo obrażenia. Jeśli chodzi oczywiście o ult. No chyba, że ktoś gra 6 knightami, no to wtedy nic nie zadasz tych obrażeń. Poważnie, jak ktoś ma 6 knightów, a ty rzucasz ultem, Anivią ulta, to każdy tick jej ulta zadaje 1 albo 2. Więc zadasz z 30 obrażeń. Jak będzie szał. Więc patrzcie na kompozycję przeciwników. Ale generalnie Anivia jest silna. Jest silna. Jest bardzo silna. AMF-ka dostała buffa na HP tak samo. Buffa na attack speed o 0,10 i nerfa na manę. Ale także damage został zbuffowany do niebios po prostu. Z 900 na 1300 na skillu. I z 1300 na 2000. Więc generalnie jak już odpali ulta, to zadaje naprawdę dosyć dużo damage'u. Ale bardzo mnie cieszy to, że po prostu zwiększono jej fire rate, bo w tej chwili można się pokusić nawet o to, żeby stakować na niej itemy, bo ma bardzo wysoki attack speed bazowy. Więc generalnie MF-ka jest teraz przydatna, a nie jest po prostu najgorszym tier 5 czempionem. No i pamiętajcie, że zmieniono także właśnie to, że targetuje najdalej oddaloną jednostkę. Swain dostał dużego nerfa na damage'u. Pertik ma 50, z 50 na 40, ze 100 na 80, co jest mega dużą zmianą i już ciągle zadaje dużo obrażenia, nie zrozumie się źle, ale jest to dosyć duża zmiana, szczególnie z Imperialem, to wiadomo, to w tym momencie jest to o jeszcze dodatkowe tyle mniej, ale największy nerw jest tak naprawdę tutaj, w jego healu, z 40 na 30 i z 70 na 60 i to jest największa bolączka Swaina w tej chwili, on się nie leczy już tak dużo i to jest dosyć duży dla niego problem, przez to brązowy Swain jest naprawdę papierowy w late game'ie i się po prostu nim nie da grać w late game'ie, jeśli nie jest srebrny. Nawet jak za nim zestakujesz itemy, to po prostu no nie da rady, jest za słaby. Więc trzeba mieć go srebrnego, żeby coś robił. A Yasuo, słuchajcie, dostał efektywnie więcej o 100 HP, bo dostał buffa na 50 HP bazowego, który się przekłada także na 50 shielda. Więc w tym momencie Yasuo dostał lekkiego buffa do HP, nie wiem czemu. Yasuo jest cały czas tak samo grywalny jak był. Można go splashować prawie że w każdej kompozycji, bo jest dobrym tankiem, nawet jak nie ma itemów. A jak jest srebrny i stakujesz na niego on-hity, to jest w ogóle rzeźnik. A jak powiem wam tak, jak macie okazję zagrać Yasuo z Blade Masterami, może być nawet trzema tylko, i do tego dajcie mu Giant Slayera, nie dam obojętnie jak inne przymioty, ale Giant Slayer na nim to jest jakaś absolutna abstrakcja, bo on aplikuje te 5% true damage'u z każdym atakiem i z każdym ultem. Więc on potrafi puścić 5% true damage'u przez całą drużynę, łącznie także z CC, bo używa swojego huraganu. Więc Yasuo dostał buffa nie tylko przez HP, ale także poprzez itemy, bo Giant Slayer na nim to jest absolutny jakiś MVP. No i tak, teraz tutaj mamy porozmawiać sobie o itemach. Zmiana w Dragon's Claw, czyli coś, co już wspomniałem. W tej chwili jest to 75% redukcji magii, a nie 83%. Potrzebna zmiana, bo generalnie było to za dużo, to był taki must have item praktycznie w każdej kompozycji i ciągle jest must have itemem moim zdaniem, bo bardzo dużo jest magic damage'u w obecnej mecie i będzie coraz więcej. Frozen Heart dostał lekkiego buffa na attack speed, na redukcję raczej attack speedu, czyli z 30 na 35. Jest to dosyć sporo. Pamiętajcie, że ciągle można Frozen Hearty 2 zestakować, no i obniża to sporo attack speeda. Ale oczywiście zależy od waszego lobby, czasami się nie opłaca tych Frozen Heartów robić. Pamiętajcie za to, że Frozen Hearty poprzez obniżenie attack speeda przeciwnikom nie tylko obniżają attack speed przeciwnikom, przez co zadają mniej obrażeń, co efektywnie zwiększa wam szerszym postaciom HP, ale przede wszystkim także zmniejsza im generację many poprzez ataki. Infinity Edge dostało nerfa na critical damage, to już o czym mówiliśmy. Rapid Fire Cannon też już wspomnieliśmy. Hydra, słuchajcie, dostała mega nerfa, ale strasznego nerfa. I to dlatego, że na PBE jak grałem, to po prostu obsceniczne się rzeczy działy, bo w pewnym momencie Hydra dostała buffa tak naprawdę i zadawała 6% max HP tej postaci, która ma tą Hydrę i
w jednostki, bo tam troszkę zmienili splasha, więc ta jednostka, która dostawała hity, dostawała ten damage plus jednostki za nią. A więc generalnie jak miałeś na przykład złotego Jace'a z dwoma headrami, to on po prostu robił jakieś absolutne rewolucje w tym, co się działo na stole. I w tej chwili zostało to zredukowane z 6% do 3%. I to jest dzisiaj, więc nie miałem jeszcze okazji przetestować, bo ciągle jak grałem, to było to 6%. Starałem się uniknąć grania tym, z racji tego, że wiedziałem, że dostanie jeszcze nerfa. No i nie wiem, czy będzie to jeszcze grywalne, ale wydaje mi się, że w tej chwili Hydra będzie takim itemem, że będzie się chciało tym itemem tylko i wyłącznie grać na shapeshifterach albo na złotych jakichś gunslingerach. Ale generalnie nie uważam, żeby to był dobry przedmiot w tej chwili, przynajmniej w mojej głowie. Zephyr jest unique itemem, czyli można zestakować dwóch na jednej postaci, co jest okej. A oprócz tego buggy. Gangplank i Akali mają teraz normalną move speed. W sensie zaczynają walkę z szybszym movementem. Nie takim jak kiedyś, że czasami masz takie wrażenie, że po prostu się jak były w smole. Naprawiono focus rangerów, że się nie stakuje na sobie i daje poprawny attack speed. I największa zmiana jest tutaj. Matchmaking is less streaky. Coś, co sprawiało, że nie, że naprawdę niezbyt dobrze się bawiłem w 9.18, to, że potrafiłeś grać po prostu w 5 rund tylko na przykład z dwoma przeciwnikami. To był dramat. To był absolutny dramat. Odbierało ochotę grania w grę i w tej chwili po nagraniu na PBE powiem wam, że jest super. Nie czuję się, żebym się powtarzali przeciwnicy prawie, że w ogóle. I prawie, że zawsze gram po prostu z całym lobby. Więc jest naprawdę to wreszcie naprawione i gra jest 1000 razy lepsza przez to. Szywana już nie ma napisane w toolboxie swoim, że prewentuje healing, co jest mega dużą zmianą, bo to było troszkę też przegięte, gdyby tak się działało. Ale gdyby tak się działo. Eliska, jej spider healingi teraz mają poprawne stacje. Tu mam ciekawą anegdotkę, mogę powiedzieć, bo rozmawiałem z Mordogiem, czyli z głównym deweloperem i Balance Devsem TFT. I im powiedział, że mieli dwa pliki, jeśli chodzi o Elis, które robiły zmiany co do jej staców i wpisywali zmiany do ich spider healingu w jednym pliku, który po prostu nie działał. Więc teraz wszystkie te buffy, które spider healingi miały dostawać przedtem, a nie dało się ich sprawdzić, bo nie można było right kliknąć na takim spider healingu, dopiero teraz działają i rzeczywiście coś te spider healingi robią, a nie są już tylko typowym cannon fodderem. No i co jeszcze? No i lekka zmiana do Luciana, że zawsze atakuje swoją abilitką w takiej odległości, jak jest jego attack range. A to takie tam kosmetyczne. To by było na tyle. Myślę, że jutro nagramy filmik na temat itemów, bo dzisiaj już trochę późno. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, a o tych itemach będzie naprawdę dużo materiału. A jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach, postaram się jeszcze dzisiaj odpowiedzieć. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, bo ten patch już dzisiaj wchodzi w nocy za parę godzin. Tak myślę, że chyba za 4. Więc od rana już będziemy cisnąć jutro na streamie. No a oprócz tego, jak wam się podoba, to zostawcie subka, żeby mi pomóc i bardziej mnie zmotywować do pracy. I to w sumie tyle. Siema!